Zagrajnika dopinguje Kingwin. Zagrajnik TV. Jest wiele sposobów, by zniechęcić graczy do zamawiania pre-orderu swojej gry. Można na przykład pokusić się o niesmaczną kampanię promocyjną. Można też, od choćby, wystrzelić akcję swojej gry w kosmos. Ale chyba najłatwiejszym i najtańszym wyjściem jest po prostu nie udostępniać swojej gry do recenzji przed premierą. Tak właśnie stało się w przypadku Mafii 3 i trudno się dziwić, że gracze zwietrzyli w tym jakiś podstęp. Najwidoczniej wydawca miał powód, by bać się recenzji, a skoro tak, to gra musiała być zwyczajnie słaba. Informacja poszła więc w świat, a po takim choćby No Man's Sky jestem przekonany, że niejedno zamówienie przedpremierowe zostało pod jej wpływem anulowane. Także mnie się udzieliło i do nowej Mafii podchodziłem z taką pewną nieśmiałością, spodziewając się legendarnego krapiszcza pokroju, ja wiem, Drivera 3. Pograłem jednak jedną godzinę, drugą, dziesiątą i trzydziestą i choć nie jest Mafia 3 ideałem, to jednak okazało się, że jest co najmniej 10 powodów, dla których warto w nią zagrać. Największą siłą Mafii była zawsze fabuła. Czechom z Illusion, przemianowanego później na 2K Czech, udało się w perfekcyjny sposób uchwycić klimat filmów takich jak Ojciec Chrzestny czy Chłopcy z Farajny, a historie Tomasa Angelo i Vito Scaletti nie postarzeją się chyba nigdy. Nic więc dziwnego, że zmiana studia wzbudziła uzasadnione obawy, czy Mafia 3 będzie jeszcze mafią. Zmieniło się więc miasto, zmieniła epoka, ale na szczęście klimat Mafii pozostał ten sam, a fabuła jest tak samo dobra jak kiedyś. Mamy tu więc historię Wielkiej Zemsty. Lincoln Clay, któremu don włoskiej mafii, Sal Marcano, odebrał wszystko, obrał sobie za cel doszczętne zniszczenie mafijnej rodziny. Ponieważ nie on jeden solidnie oberwał od Marcano, wokół Lincolna szybko zbiera się szukająca zemsty gromadka. Obok tajemniczej Cassandry nazywanej Voodoo Queen jest tu więc dosadny, wiecznie pijany Berg oraz sam Vito Scaletta. Nieco starszy, nieco bardziej cyniczny, ale tak samo szarmancki i charyzmatyczny. Jak zwykle bezbłędna jest gra aktorów i reżyseria. Cutscenki przywodzą na myśl najlepsze filmy z epoki, więc fani klasycznych mafii powinni być zachwyceni. Szczególnie, że jest ich dużo i są długie. Fabuła zyskuje dodatkowo dzięki zaburzonej chronologii wydarzeń, przez co mija sporo czasu, nim połapiemy się ostatecznie, dokąd to wszystko zmierza. Wszystkie te cutscenki nie robiłyby rzecz jasna takiego wrażenia, gdyby nie świetne dialogi. Mięsiste, celne i pełne zapadających w pamięć one-linerów. Zwyczajem mafii, większość przewijających się podczas gry postaci warta jest uwagi, a pośród nich najciekawszy jest sam główny bohater. Pałający rządzą zemsty Lincoln Clay jest najbrutalniejszym i najbardziej prostolinijnym z dotychczasowych protagonistów, a na jego charakter w znacznej mierze wpłynęła służba w Wietnamie. Nie bawi się on w półśrodki, nie przebiera w słowach i nie zna litości, a jednak mimo wszystko budzi sympatię. Hand me that knife. No, no please, no I ain't done nothing to y'all. Please, I'm begging you, my pop up shit. Go on, get. Tell 'em I'm on my way. Akcja gry umiejscowiona jest pod koniec lat 60. Jest to czas narodzin ruchu hipisowskiego i rocka, rewolucji seksualnej, rozprzestrzeniania się narkotyków i walki z podziałami rasowymi. Wszystko to znajduje odbicie w Mafii 3. Ogrom tu nawiązań do wojny w Wietnamie, na przejawy rasizmu napotykamy się na każdym kroku, a miasto mieni się pastelami. Klimat szalonych lat 60. budują w Mafii 3 także takie detale, jak świetnie oddane modele ikonicznych samochodów, wszędobylskie afro i jaskrawe ciuchy, czy przede wszystkim muzyka. Nie mogło być inaczej, skoro akcja gry toczy się w roku 68. Mafia 3 ma jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii gier. Lata 60. były czasem Beatlemanii i wolnościowych songów Dylana. Wtedy właśnie Jimi Hendrix nauczył świat, jak gra się na gitarze elektrycznej, a Janis Joplin czyniła ze swoim głosem cuda. To wtedy Jim Morrison śpiewał, że to już koniec, a Mick Jagger widział wszędzie czerń. Wtedy też właśnie powstał uznawany dziś za antywojenny hymn utwór Fortunate Son.
Świat zmieniał się wtedy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zmieniała się też muzyka, która stała się także manifestem zwykłych ludzi i próbą walki z systemem. W Mafii 3 zachwyca nie tylko dobór utworów, ale też bezbłędny dobór utworów do konkretnych scen. Mafia 3 to raj dla miłośników dobrej muzyki i zazdroszczę każdemu, komu udało się dorwać edycję kolekcjonerską ze ścieżką dźwiękową na płytach winylowych. Kłopotem każdego GTA od czasów czwartej części był GPS. Dzięki niemu jadąc do celu patrzyło się głównie na minimapkę z zaznaczoną trasą, zamiast podziwiać widoki czy zapamiętywać topografię miasta. W Mafii 3 GPS też jest, ale poza nim zastosowano także pewien genialny patent znany z Far Cry'a 2. Drogę do celu wskazują otóż w Mafii drogowskazy, pojawiające się specjalnie dla nas i wiodące wprost do misji bądź postawionego przez nas znacznika. Dzięki temu jadąc po mieście możemy rzeczywiście skupić się na drodze i otoczeniu, nie mówiąc już o tym, że taki sposób wskazywania trasy jest szalenie klimatyczny. Nie wyobrażam sobie, żeby w GTA 6 miało tego mechanizmu nie być. Liczę też, że moderzy szybko zaimplementują jego lokalny odpowiednik w GTA 5. Jazda po mieście bowiem jeszcze nigdy nie była tak przyjemna. Wzorowane na Nowym Orleanie New Bordeaux nie jest może największą wirtualną metropolią w historii, ale z całą pewnością nie można mu odmówić unikalnego charakteru. Część dzielnic tętni tu życiem i kolorami, w większości jednak w oczy rzuca się przede wszystkim bieda. Tak czy owak, poszczególne części miasta różnią się od siebie diametralnie. Choć panorama New Bordeaux nie robi oszołamiającego wrażenia, to z bliska miasto zachwyca szczegółami. Gorsze wrażenie robią natomiast okalające miasta bagna, które są chyba aż nadto realistyczne i niemożliwie nudne. Przemoc jest zła, chyba że jest w grach, wtedy jest dobra. A przemocy w Mafii 3 są całe wiadra i jest ona naprawdę mięsista. Na drodze swojej wendetty Lincoln nie przebiera w środkach i nie lituje się nad nikim. Przerąbane mają więc szeregowi mafiozi, wykańczani na niezliczenie wiele w większości nader spektakularnych sposobów. Przerąbane mają też zwykli przychodnie, jeżeli akurat napatoczą się na wkurzonego Lincolna. Najbardziej przerąbane mają jednak ci, z którymi Lincoln ma osobiste porachunki. Ta, rzeźnia. A wiecie co jeszcze jest fajne? Jeżeli Lincoln zdecyduje się oszczędzić jakiegoś oprycha i zwerbuje go do gangu, to na odchodnej tak sprzeda mu fangę w nos. US is mine now. I dobrze, niech wiedzą kto tu rządzi. Odpowiednio soczysty jest także w Mafii 3 model walki. Czuć tu ciężar uderzeń, a przeciwnicy odpowiednio reagują na faszerowanie ich ołowiem. Wyobraźcie sobie, że tuż po uruchomieniu Mafii 3 leci All Along the Watchtower w wykonaniu Hendrixa. To jest moc! Wyobraźcie to sobie, bo są obawy przed YouTube'ową policją konną, a nie myślę umieszczać w tym filmie jakikolwiek kawałek z gry. Możecie być jednak pewni, że pisząc te słowa, słucham soundtracku z Mafii 3 i jest tak dobry, że należy mu się jeszcze jeden powód. New Bordeaux jest rajem dla fanów zbieractwa i lat 60. Kolekcjonować tu można autentyczne winylowe albumy, zeskanowane w całości czasopisma motoryzacyjne czy plakaty propagandowe z epoki. Kolega mówił też, że podczas gry natknąć się można na kilkanaście numerów Playboya czy niegrzeczne plakaty Alberto Vargasa. Kolega kazał przekazać, że ponoć jest na co popatrzeć. Ale ja tam nie wiem, bo takich rzeczy nie oglądam. Tak. Mafia 3 to kawał porządnego sezonowca, czyli takiego growego odpowiednika kinowego popcorniaka. Mowa tu więc o grze solidnej, zapewniającej sporo świetnej zabawy i piekielnie dobrej, pod co najmniej kilkoma względami, która idealnie wypełni czas oczekiwania na kolejną naprawdę wielką grę pokroju następnego GTA czy Wiedźmina. Mowa tu także o grze, w której roi się od różnych głupotek, słabostek czy nieprzemyślanych rozwiązań. Począwszy od detali takich jak... Gdzie do diabła są w tej grze pociągi? Są tory, kolejowe mosty, a nawet tunele, ale podczas gry nie natrafiłem na ani jeden pasący się wolno pociąg. A ja lubię pociągi. Poprzez specyficzny model jazdy skrojony pod efektowne drifty, który choć nie każdemu musi przypaść do gustu, to mnie się akurat podobał. Skończywszy na bodaj największym kłopocie trzeciej mafii, czyli powtarzalnych misjach. 90% zadań w nowej mafii polega na tym samym, czyli dojechaniu do jakiejś speluny i wybiciu, zniszczeniu lub wykradzeniu wszystkich wskazanych ludzi lub rzeczy. Dzięki przyjemnemu modelowi strzelania i skradania, czy masie mechanik takich jak zarządzanie dzielnicami, wzywanie posiłków, czy zakładanie podsłuchów, nawet za nastym razem jest to wprawdzie świetna zabawa. Nieuchronnie nadchodzi jednak nasty i jeden raz, w którym mamy tego dość.
Niestety, tych głównych misji wyglądających jak najpośredniejsze zadania poboczne z GTA nie sposób pominąć, bo są główne. Są też poboczne, ale polegają dokładnie na tym samym, z tym, że ich akurat robić nie trzeba. W efekcie naprawdę świetna fabuła staje się mocno rozwodniona, bo nierzadko między jednym kluczowym wydarzeniem a drugim czeka nas dobra godzina załatwiania spraw. Żeby nie było, sporadycznie zdarzają się też misje naprawdę dobre, jak choćby fenomenalny wypad do opuszczonego wesołego miasteczka. No i są jeszcze kwestie techniczne. Generalnie jest nieźle, gra jest ładna i działa stabilnie. Kłopotem jest natomiast ta nieszczęsna blokada na 30 klatkach. Zwyczajnie głupie jest też sterowanie, zmuszające do zmiany stacji radiowych na kropce i przecinku, czy gwizdanie za pomocą Delete. Ale od niedzielnego patcha to już nieaktualne. Gra śmiga w końcu w nielimitowanej liczbie FPS-ów, a sterowanie dla odmiany dopasowane zostało do możliwości ludzi, a nie ośmiornicy. Zostawiam tu jednak tę wzmiankę, żebyście wiedzieli, z czym trzeba się było użerać w dniu premiery. No i może mi się tylko wydaje, ale mam wrażenie, że rozdzielczość jest w Mafii 3 jakaś upskalowanie oszukana. Ostatecznie więc Mafię 3 najtrafniej jest porównać do sezonowców z poprzednich lat, czyli na przykład Shadow of Mordor czy Mad Maxa. Gier całkiem udanych, grywalnych i dużych, a jednak nie aspirujących nawet do miana czegoś większego. No i dobra, w końcu nie każda gra musi być wielka. Ja bawiłem się przy Shadow of Mordor i Mad Maxie świetnie, a przy Mafii 3 bawię się świetnie w dalszym ciągu. A co wy myślicie o nowej Mafii? Koniecznie piszcie w komentarzach. A jeśli chcecie na własnej skórze przekonać się, jaka trzecia Mafia jest, weźcie udział w zagranicznym konkursie organizowanym wspólnie z Pinguinem. Do wygrania są aż 2 egzemplarze Mafii 3. Zapraszam też na zagranicznego Face'a i forum oraz dziękuję wszystkim patronom wspierającym moją pracę przy kanale. To właśnie dzięki wam zagranicznik się rozwija. No i cóż, trzymajcie się! Zagrajnika dopinguje Pinguin.